Cześć! Witam w kolejnym odcinku. Dziś K-pop. Tak jest, K-pop. I sam się dziwię, że podejmuję ten temat. To słowo, właściwie ten skrót od Korean Pop, nie jest mi już obcy, bowiem od pewnego czasu gdzieś tam mi się to przewijało, że coś takiego istnieje. No i jest to popularne, a właściwie ta popularność cały czas rośnie. Więc stwierdziłem, jak zobaczyłem ostatnio, że ten album, ostatni album jednej z grup jest najlepiej sprzedawalnym albumem w Stanach Zjednoczonych, więc tak stwierdziłem, coś jest na rzeczy, warto może by było o tym powiedzieć. Więc K-pop, tak jak już powiedziałem, Korean Pop, powstał oczywiście w Korei Południowej. I co zadziwiające dla mnie było, wydawało mi się, że powstał niedawno, to znaczy gdzieś w okolicach roku, ja nie wiem, 2010-2011, coś w tym stylu. Okazuje się jednak, że ten gatunek muzyki powstał na początku lat 90. A pierwszą grupą, która należała do tego typu muzyki, próbuję to przeczytać i nie połamać języka, Seo, Taji and Boys powstała w 1992 roku. To była pierwsza grupa. No i czym ta muzyka się charakteryzuje? Z tego, co wyczytałem, jak ten gatunek opisywany jest, że jest to muzyka syntetyzowana, że układy choreograficzne są dokładne, całe choreografie są dopracowane, no i są efektowne i są modne. Poza tym bardzo fajne, modne, kolorowe stroje, trochę może kiczowate, ale w Azji to często jest, że różne kolorowe rzeczy, które u nas się wydają, to nie za bardzo, tam jednak się podobają. Co jeszcze zauważyłem, mimo że nie było napisane to może na żadnej ze stron, różne przedziwne fryzury, też włosy farbowane na różne dziwne kolory, czy też ubierane peruki, bowiem ja tego do końca nie wiem, że wyglądają no wyjątkowo. No i oczywiście jak to wygląda? Jest dodatkowo wsparcie Korei Południowej, rządu dokładnie Korei Południowej, do tej muzyki wynikające z tak zwanej koreańskiej fali. Koreańska fala chyba 2000 gdzieś tam, to już któraś fala, ale ta ostatnia chyba na początku 2010 roku, tak mi się wydaje, czy 11, czyli rozprzestrzenienie kultury koreańskiej po całym świecie, w tym również tego gatunku muzyki. Więc stąd może to kojarzę właśnie z rokiem 2010, bo wtedy najbardziej od iluś tam lat, powiedzmy, było to najbardziej rozpropagowane. No i w Stanach Zjednoczonych, z tego co patrzę, to te zespoły zyskały naprawdę wielką popularność. I w Polsce też się okazuje, że jacyś tam fani tych zespołów są. No a jak wyglądają te zespoły? Te zespoły są liczne, bowiem zazwyczaj jest 5, czasami nawet 7 osób, więc takie dość liczne zespoły. I często jest to na takiej zasadzie, że są wyłaniane te zespoły na podstawie talent shows. Nawet są takie talent shows, które właściwie tylko temu służą, żeby wyłonić najlepszych z najlepszych, którzy później uformują iluś tam osobową grupę, w zależności ilu się uda znaleźć członków tego zespołu, którzy się nadają do tego, no to jest 5, 6, 7, nie wiem, czy nawet 8 osób. No i te programy, na przykład Superstar K czy K-Pop Star, no są popularne. Tacy właśnie młodzi chłopacy czy młode dziewczyny zgłaszają się do tego typu programów. Drugą metodą pozyskiwania nowych zespołów, formowania nowych zespołów jest coś takiego, że jak już się zgłoszą właściwi, według producentów, właściwe osoby do tego, żeby uformować tę grupę, są odpowiednio trenowane choreograficznie, nie wiem, ze śpiewu i tak dalej, żeby wiedziały, jak się zachować i żeby później, gdy zadebiutuje ich pierwszy singiel, wszystko było perfekcyjne. W Korei, tak mi się wydaje, w Korei czy w Japonii, wszystko musi być perfekcyjne. Rzeczywiście, te zespoły, jakby się popatrzyło, to ja czasami się zastanawiam, czy to tańczą ludzie, czy to tańczą roboty. Jest to
to wszystko tak dokładnie, precyzyjnie, co do sekundy wyliczone, że ten ma przejść tu, ten tu, ten tu. Jasne, u nas też są układy choreograficzne do różnych piosenek, jednak wydaje mi się, że tam to wszystko jest tak zsynchronizowane, że może to się ludziom podoba. No i ta muzyka jest taka lekka i przyjemna, niby po koreańsku, chociaż jest taka zasada, żeby dorzucić w refrenie najczęściej parę jakichś angielskich słów. Może dlatego to się podoba w Stanach Zjednoczonych, bowiem tytuł zazwyczaj jest jakiś angielski, albo jakiś taki koreański, na którym sobie język można połamać, to pewnie by nie osiągnęło takiej popularności. I oczywiście, zanim powstały te całe boybandy, no to trochę drogę, tak jakby przetarł, a właściwie rozwalcował, bym powiedział, Psy z piosenką Gangnam Style. No bo to rzeczywiście to był K-pop. To teraz jak się zastanawiam, przecież to był K-pop. Przecież Psy to jest to koreański raper, music, producent i tak dalej, że rzeczywiście on rozwalcował. A dlaczego mówię rozwalcował? Bowiem to 3 miliardy wyświetleń na YouTubie, no teraz pobite przez Despacito, ale jednak przez długi czas to był najpopularniejszy klip na YouTubie. No i właśnie przez to, że był dziwaczny taniec, stroje może też były dziwaczne sytuacje, więc to wszystko było dziwne. Przez to, że było dziwne, okazało się, że jest popularne. No a teraz to chyba bardziej królują nie soliści, tylko jednak te boys bandy, czy boy bandy, nigdy nie wiem jak się to dokładnie wymawia. Jest ich masa. Wypisałem sobie kilka, które według jakichś tam stron są popularne. Jednym z nich jest na przykład EXO. O ile to się tak wymawia, bowiem naprawdę nie wiem jak się to wymawia. Drugie to jest 2NE1. Chociaż ten zespół już zakończył swoją działalność, z tego co czytam. Później mamy tak: 17, Big Bang, B2B, Blackpink, Red Velvet. No i najpopularniejszy ostatnio zespół BTS. BTS powstał w 2012 roku. No i właśnie na sprawą tego zespołu zainteresowałem się głębiej trochę tym tematem. BTS od 2012 roku, jest chyba 7 tych chłopaków, tak mi się wydaje, że jest chyba ich 7. Nigdy nie rozróżniam ich od innych grup, bowiem oni wyglądają identycznie. Jak jeszcze fryzury jakieś tam mają, ale trudno się rozróżnić, który jest który i gdzie, w jakim programie oni są w Stanach Zjednoczonych, to muszą się wszyscy po kolei przedstawić, bowiem nigdy ich na przykład to nie jest tak jak One Direction, że każdy wie, a to był ten, to był ten, to był ten. Nieprawda. Nikt nie wie, który jest który, no więc tak to wygląda. No i BTS, teraz ta ostatnia płyta, która wyszła, znalazła się na pierwszym miejscu, w zeszłym tygodniu, na pierwszym miejscu Billboard 200. No to jest rzeczywiście taka znacząca lista najlepiej sprzedających się albumów, że zwróciło to trochę uwagę, nawet w Polsce zauważyłem, w różnych jakichś serwisach czy coś, takich kulturalnych może bardziej, pojawiało się to, że na pierwszym miejscu w ostatnim tygodniu był właśnie taki zespół BTS. Sam singiel, Fake Love, tak się nazywa, znalazł się na 10 miejscu Billboard Hot 100. Więc to też jest duże osiągnięcie, bowiem po Gangnam Style rzeczywiście żaden z koreańskich, tylko k-popowych wykonawców zespołów nie pojawiał się na liście Billboardu. Teraz się pojawił, no i oprócz tego ten album, o którym wspomniałem, czyli Love Yourself Tear, tak się dokładnie ten album nazywa, też się świetnie sprzedaje, więc wychodzi na to, że zyskuje to na popularności wszędzie. No i jeszcze warto dodać, że w Korei Południowej, skąd się to wywodzi, to nastolatki szaleją, jak u nas nastolatki szalały za Bieberem czy za One Direction. I nawet są fan kluby, jasne, Bieber, One Direction i reszta też nie mają czy mieli fan kluby, ale BTS ARMY, tak się to nazywa, ARMY, czyli Adorable Representative MC for Youth. No rzeczywiście, warto zrobić z tego skrót, bowiem to jest za długa nazwa do wymówienia. Ale rzeczywiście jeżdżą po całym świecie niekiedy za tą grupą, chociaż zastanawiam się po co, skoro już widzieli ich raz na występie, drugi raz na występie,
chociażby w Korei, po co jeździć na całym świecie, po całym świecie za nimi, nie wiem, ale ja tego nigdy nie zrozumiem, całych tych fanklubów, nigdy nie byłem żadnym, więc może dlatego, nie wiem, ale coś takiego jest, więc uwielbienie mas mają, poparcie rządu mają, więc to będzie się na pewno rozwijało jeszcze dalej, no i na pewno powstaną jakieś kolejne zespoły, one powstają, zamykają się, znowu wracają jacyś inni, oni wszyscy są do siebie podobni, muzyka jest podobna, układy są podobne, że jak dla mnie, to ja naprawdę nie rozróżniam tego, co jest co, rozróżniam Gangnam Style od jakiejś innej piosenki, ale ogólnie wskazać zespół, jeszcze wskazać jak który się tam nazywa, to już naprawdę jest ciężka sprawa, jest ich trochę w tych zespołach za dużo. Tak więc to by było kilka słów o K-popie, którego naprawdę nadal nie rozumiem. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.